Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widać, nie z innego miejsca, tylko z lasu, który wygląda bardzo ładnie w tych jesiennych barwach, w takim troszeczkę przymglonym słońcu. Jest pięknie, chłodno, jesteśmy już po przymrozkach. Popołudnie niedzielne i tak wybrałam się do lasu. Jeszcze w poszukiwaniu prawdziwków, może coś mi się uda znaleźć, bo to, że był dosyć silny przymrozek, nie znaczy tego, że tych grzybów jeszcze nie będzie. To, co stało w lesie wczoraj, będzie stało jeszcze dzisiaj. W lesie nie było takiego przymrozku jak na otwartej przestrzeni, jednak las daje więcej tego ciepła i ta temperatura jest tych 2-3 stopnie wyższa, więc jeżeli u mnie na podwórku było minus 2, to tutaj było 0 plus pół stopnia, a więc grzyby jeszcze będą. Ruszamy, zobaczymy, co mi się uda znaleźć. Koszyk na tle jesiennej szaty prezentuje się naprawdę okazale, jeszcze pusty, no ale mam cichą nadzieję, że pusty nie zostanie. Ha! Uszłam zaledwie kilka kroków i zobaczcie, co tutaj na mnie czeka. Przepiękny prawdziweczek. Sprawdzimy, czy szarpnął go tutaj przymrozek. Nie. Czyli tak jak mówiłam, w lesie przymrozku większego nie było. Być może było koło zera, ale po grzybie w ogóle nie widać, że ten przymrozek tutaj był, żeby gościął, bo gdyby był przymrozek w lesie, to on tu byłby taki brązowawy, zmieniony kolorystycznie, a jest ładny. No i jest drugi. Większy troszeczkę, ale równie ładny. Łepek twardy, ogonek też. Ale twardy, zdrowiutki. I ta sama sytuacja. Przymrozek go nie nadszarpnął. W poszukiwaniu prawdziwków, których do tej pory znalazłam tylko 3, jadę dalej. I teraz zbliżam się do miejscowości Wielopole, miejscowości, której już nie ma od dosyć dawna. Nie ma już nawet śladu po tej wsi. Na samym początku stoi dąb, który już kiedyś pokazywałam. On nie żyje, ale jest pomnikiem przyrody. Zatrzymam się tutaj, aby pokazać Wam go. I on żył. Pamiętam, jak miał liście, miał żołędzie. Niestety później już obumarł, usechł. Ten dąb ma kupę lat. Podejrzewam, że jeszcze może pamiętać czasy Mieszka. Jest fantastyczny, jeżeli idzie o kształt taki, no niesamowity, ma w sobie tą potęgę, moc. Stoi po dzień dzisiejszy, ilekroć jadę tutaj, jak nie przejeżdżam miesiąc, dwa, trzy czy więcej tą drogą, zawsze z takim zastanowieniem się, czy ten dąb jeszcze stoi. To jest chyba taki relikt przeszłości, który każdy z nas tutaj okolicznych mieszkańców pamięta. No jest niesamowity, musicie przyznać. Żurawie lecą. Też niesamowite ptaki. Ich klęgor niesie się po cichym o tej porze lesie. A samo Wielopole było tam w tych akacjach. Musicie przyznać, że dwór wyglądał okazale, co przed chwileczką widzieliście na zdjęciu. Dzisiaj niestety nie został już po nim
ani ślad. Historia tego miejsca sięga 1536 roku. Miasto dzisiejsze Mieszkowice wykupiło te tereny od władz Frankfurtu na taką bazę dla leśniczych, łowczych, bo te tereny były porośnięte gęstym drzewostanem, co też, wiecie, sprzyjało dużej ilości zwierzyny. Można było polować i taka baza w środku dziczy była wskazana. Później wybudowano tu dwór, coś w rodzaju takiego pałacyku i on przechodził historię różną, bo był i spalony, i grabiony, popadał w ruinę, przeżywał też czasy świetności. To wszystko zależało od zmieniających się możnowładców. I też przy tym dworku, jak wtedy przy każdym, zawsze był stawik. Pozostałość po tym stawiku jest jeszcze do dziś. Wody już w nim nie ma kupę lat. Jeszcze jak byłam 2 lata temu, to było bajoro na środku, w którym dziki się taplały. Dzisiaj nawet nie ma już tego bajoro. O, jest! Jest jeszcze jakaś taka kałuża pozostała, ale wody nie ma. Tu w tym miejscu właśnie ten stawik się znajdował. No i oczywiście jak przy wszystkich dworach był też taki cmentarzyk dworny, na których to chowano wszystkich tych można władców danego obiektu. I teren ten był dosyć duży. Z tego, co tata opowiada, on jeszcze pamięta, jak dookoła tutaj były pola uprawne. Ja tego nie pamiętam. Pamiętam ten dwór, który stał dokładnie tam, w tamtym miejscu, jak ta zwalona sosna leży i za nią dalej był. Zresztą widać nawet jeszcze pas śnieguliczek, które okalały ten dwór. Był on potężny, zamieszkany oczywiście. Tu mieszkało kupę rodzin na Wielopolu. Chodzili stąd koledzy ze mną do szkoły, do klasy, koleżanki. Później no, wszystko wyemigrowało gdzieś za pracą, za poszukiwaniem lepszego miejsca. I to miejsce opustoszało. Dwór uległ całkowitej ruinie, zaczął się rozpadać i nie pamiętam już w którym roku, ale kupę lat temu rozebrano go, posprzątano, żeby tutaj nie doszło gdzieś do jakiegoś wypadku, bo to wszystko się, wiecie, zawalało. Teren został. Wspomnienie po tym dworze w postaci chociażby tego wyschniętego stawiku jest. Są jeszcze drzewka owocowe. Tam w głębi stoją grusze, stoją śliwy i jest kawałeczek takiej polany, a resztę wszystko zostało pozasadzane lasem. Tata pamięta już po wojnie, jak tu rosło żyto, rosło zboże. Dzisiaj dookoła jest cisza, las i dęby, które historie na pewno pamiętają i gdyby umiały mówić, oj, to opowiedziałybym nam tutaj niejedno. Moja wyobraźnia, wiecie, co od razu działa i wyobrażam sobie tutaj tych możnowładców, jak jeździli bryczkami. To był cały majątek, bo przecież te pola okalające ten dwór należały do tego dworu. Były domki, no nie wiem, jak one w tamtym czasie były zwane, bo to różnie się mówiło, baraki, czworaki, pomieszczenia dla pracowników i to było również tu pobudowane, zamieszkane przez służbę, która pracowała w tym dworze, w polu i nie tylko. I moimi oczami wyobraźni widzę, jak oni tu pracują na tych polach, gdzie teraz porasta las, jak jeżdżą bryczkami, końmi. A dzisiaj nie ma po tym miejscu już nic. Zawsze jak chodziłam na grzyby, to pokazywałam wam lasy wokół mojej wsi, sosnowe, czyściutkie,
przejrzyste, z takim delikatnym meszkiem, a tutaj jest już całkowita odmienność. Lasy są bardziej mieszane, takie zakrzaczone, zahaszczone. W lasach jest dużo trawy, jeżyn, ostrężyn, różnego rodzaju leszczyn i innego haszczorstwa ciężko dostępnego. To są tereny już bliżej Odry, bardziej podmokłe. Jest dużo terenów bagiennych w tych stronach. Z racji tego też jest więcej olszyny, która porasta bagna. Jest też troszkę świerku, buka, dębu. Jest i sosna, ale w tym terenie sosny jest mniej. Drzewostan taki bardziej haszczowaty, buszowaty. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda tu, bo często w komentarzach pisaliście, jakie piękne lasy, aż się chce zbierać. No tak, ale są i takie, zobaczcie. Tutaj to już zbierać by się raczej nie chciało. Zresztą, no co tu w takim lesie zbierać, jak to jest olszyna z pokrzywą, z krzaczorami, z chaszczami. Jest i brzoza. Moje ulubione drzewo, które wręcz kocham, miłuję, uwielbiam brzozy o każdej porze roku, a teraz są one po prostu przepiękne. Widać te ich gałęzie, ich pnie, aż do samego czubka. Wszystkie drzewa teraz okazale wyglądają, jak nie mają liści, bo widać ich całe piękno. Wszystkie konary i te krzaczory. Ale haszcze, nie? Ale za to można tu przyjeżdżać, siąść cicho i jest dosyć sporo zwierzyny, która chodzi tędy, wyłazi na drogi, można je podziwiać. No, warunek jest jeden. Jeżeli idziecie do lasu, boicie się zwierząt, to trzeba zachowywać się głośniej, rozmawiać, chrząkać, głośno stąpać po poszyciu, wyperfumować się, wtedy zwierzęta wyczują nas z daleka, mają szansę uciec, bo zwierzę w 99,9% unika człowieka, będzie się go bało, ale jeżeli idziecie na obserwacje, na fotografie, chcecie te zwierzęta popodglądać, ciuchy takie, żeby przeszły lasem, zero perfum, najlepiej, żebyśmy wtopili się zapachem w otoczenie, ustawić się pod wiatr, nigdy nie z wiatrem, bo zwierzyna wyczuje was na odległość, pod wiatr i siedzieć cicho, cicho, naprawdę nieruchomo, poruszać się praktycznie bezszelestnie. No nam to się nie uda. My, biali ludzie, ludzie XXI wieku, nie umiemy się poruszać bezszelestnie. To mistrzami w tym byli Indianie. A nam do Indian daleko. Teren ten należy do Parku Krajobrazowego Ujście Warty, który ciągnie się aż od Słońska Head po Czelin. Chyba nawet już nie wiem, jakich regionów on sięga, ale jest potężny. No i to, co mówiłam, można tutaj spotkać zwierzęta, nie tylko te lądowe, ale również i wodne. No tu w tych chaszczach wodnych nie spotkacie, choćbyście chcieli. To już trzeba na Odrę jechać, na rozlewiska, bardziej do Porzecza, bo tam jest bardzo dużo takich właśnie zakamarków, jak teraz widać na tej fotografii, które przylegają do Odry. Tu bardziej na zwierzynę lądową. Jelenie, łanie, sarny, dziki, wilki. Wilki również tutaj w tych terenach są i to dosyć licznie. Zimą bardzo fajnie obserwuje się jetropy, bo do tej pory nie miałam tej przyjemności spotkać wilka oko w oko. Raz spotkałam, ale hybrydę. Są to inne wilki, takie dużo większe, umaszczenia ciemniejszego. To dwa razy widziałam. Naszłam je na szpiku i to chyba tylko dlatego je zobaczyłam, że one spały. A takiego szarego, tego zwykłego nie widziałam. Za to tropów, ojojoj, i jeszcze troszkę. I na tropach tylko do tej pory się
skończyło. No ale jak ja gadam teraz tak głośno, no to co ja mogę tutaj liczyć na wilka? Jedynie tylko na jego tropy. Wyszłam z samochodu, wyciągłam te swoje szanowne 4 litery i jaki duży prawdziwek jeden, drugi i tu jest trzeci taki wielgachny. Ten jest jeszcze większy. Zaraz będę sprawdzać, czy one się nadają, czy będą już prawie nogami ode mnie uciekały. O dziwo, wszystkie 3 są dobre. Wielkie, już takie, no wiekowe, ale jeszcze twarde. Do suszenia będą. A tu są kości ofiary wilków, o których przed chwileczką wspominałam. Kości leżą już dosyć długo, bo są wycyckane do cna, pozieleniałe, porozrzucane w świerkach. Świerki to są kolejne drzewa, które uwielbiam. Dla mnie są one takie wyniosłe, majestatyczne, uniesione ku górze gałązki, wiecznie zielone i zapach świerka jest niesamowity. Uwielbiam zapach świerkowych gałązek. Piękne są. A tu trafiły mi się opieńki. Ładne. Zdrowiutkie. Trzeba je zaraz poobcinać. Opieńki też są różne rodzaje. Najładniejsze są chyba bukowe. Są takie grube, twarde, jędrne. Te też są bardzo ładne. Wszystkie opieńki są dobre. Te sosnowe, czy chociażby na pniach dębowych, ale bukowe są takie najgrubsze. Tu mam kolejnego prawdziwka. Są bardzo ładne, tłuste i takie smażone na masełku. Są przepyszne. Uwielbiam. Z dodatkiem jajka, innych szczypiorków, nieszczypiorków. Takie właśnie opieńki są pierwsza klasa. Troszkę uzbierałam, przejdę po innych pniach, może jeszcze gdzieś znajdę, to będę smażyć. Na koniec znalazłam jeszcze 2 takie duże opieńki i zdrowe. A jak pachną. Każdy grzyb ma swój zapach, jedne pachną bardziej intensywnie, drugie pachną mniej intensywnie i opieńka jest właśnie takim grzybem, który pachnie bardziej intensywnie. Uwielbiam je smażone na masełku, na chrupiąco, na taki złoty kolor. Nazbierałam, zobaczcie, cały koszyk.
Nie spodziewałam się tego. Owszem, jak wyjeżdżałam, to liczyłam, że gdzieś tam pod Krzaczorem jakiś samotny grzybeczek, tam jeszcze może dwa na mnie czekają, ale że aż tyle? No jestem zadowolona. Naprawdę, tym bardziej, że powietrze dzisiaj jest niesamowite. Dni są już coraz chłodniejsze i to powietrze jest raz, że czyste, dwa, jest niesamowicie rześkie. I po takim spacerze, wiecie, jak się śpi, jak suseł człowiek będzie spał bez żadnego wspomagania. I powinniście jak najwięcej wychodzić. Wielu z Was mówi, że nie lubi jesieni. Jesień jest okropna, jest brzydka, bo wieje, jest zimno. To jest nieprawda. Każda pora roku jest piękna, tylko trzeba umieć dostrzec to piękno. Zobaczcie tu za mną, jakie są przepiękne barwy teraz. Nigdzie takich, w żadnej porze roku nie zobaczycie takich barw jak teraz jesienią. Cisza. Jest niesamowita cisza jesienią. W lesie słychać wszystkie odgłosy. Teraz tam lecą gdzieś żurawie. Akurat nie zacichły, bo przed chwilką było słychać ich klęgor. Przed chwileczką też dzięcioł tutaj stukał. Można to wszystko podziwiać jesienią. No i przede wszystkim cisza, spokój, który ukaja nasze zmysły po ciężkim tygodniu, po ciężkim dniu pracy. I jak najwięcej powinno się wychodzić do lasu, przystanąć, przyjrzeć się tej przyrodzie, zacząć dostrzegać piękno, bo każdy miesiąc, każda pora roku ma swoje prawa, ma swój czas, ale i ma swój urok, ma swój klimat. Jesień jest naprawdę piękna, ja ją kocham. Teraz jestem w środku lasu. Jest naprawdę cichutko. Za chwileczkę będzie ciemno, bo już dzień chyli się ku zachodowi, a do najbliższej wsi mam sporo kilometrów. Także wiecie, jakbym tak postała, to jeszcze może bym i tego wilka swojego upragnionego zobaczyła. Ale jadę, bo powiem Wam, że już trochę w nos ciągnie. Szczypie w uszy, zaczyna szczypać. Chyba będzie dzisiaj znowu kolejny przymrozek. A do domu jeszcze kawałek. Życzę Wam, kochani, żebyście wychodzili do lasu i umieli dostrzec piękno tej jesieni, której wielu z Was nie lubi. Do następnego. Pakuję się i jadę.